Siema wszystkim, właśnie los się rozpakował. Dziś o kolejna nocka, tym razem w Oldzie, tylko na licencji. Co, że chcę właśnie opłacić na ten rok, tak jak wam pokazywał w ostatnich filmach. Te stanowisko, co szukał na trażek, się akurat rozbił na takim cyplu, bo tu badował się akurat tu, bo najbardziej tu się spiero słońce. A jak wiadomo, z wiosny ryba lubi tam kaje szybko woda na grzoto. Zestawę łóżek wywiózł, 20 minut leżą w wodzie, czekam na brani. No a dzisiaj wam pokorza taki patent, co mi kumpel pokazał na podgrzewacz do namiotu. Czyli coś ala znasza taki podgrzewacz jak jest, tylko że on kosztuje akurat 180 zł, a mnie to wyszło 20 zł plus świeczki do podgrzewacza. Za chwilę wam go zaprezentuję, jako to wygląda, a potem w nocy zmierzymy temperaturę, jako będzie ogrzewało w namiocie, a jako będzie poza namiotem. Tak będzie wyglądał ten mój podgrzewacz. Ciekawe, jako temperatura uzyskał w nocy. Z nierdzewki, tyglik. W środku będą powkładane świeczki jeszcze, żeby nie pasowało, wylej w lezie, czy 3, czy 4. Na górę będzie z nierdzewki okapnik do sztućców. Fajnie już dziurki wywiertane. No i wszystko na miarę pasuje do tego. Obejrzymy, potem zmierzymy temperaturę, jako to będzie działało. Tam właśnie z drugiej strony siedzi dwóch wędkorzy i co się okazało, są to synki z teamu Hardline Bites. Serdecznie ich pozdrawiam. Myślę, że nie jeden roz się tutaj spotkamy nad wodą. Na dzisiejszą zasiadkę zaopatrzyłem się w pelet i kulki w sklepie karpiowym w Wodzisławiu Śląskim. Sklep Kaper, mieści się on bodajże przy ulicy Bogumińskiej 50D, jak się jedzie w stronę Turzi. Posiadałem tam bardzo dużo rzeczy karpiowych, jak i do metody. Kulki, pelety, choczyki, kołowrotki, no wszystko, wszystko co jest potrzebne na dowędkowaniu. Zapraszam do odwiedzenia tego sklepu. Tak, siedzę od godziny 12, jest teraz 5, 5 godzin zestawy leżały w wodzie, nie było ani piknięcia. Właśnie, że przebył zestawy, no i czas zrobić siebie coś do jedzenia. Dzisiaj w kuchni wędkarskiej będzie kiełbasa z grilla, tradycyjnie przyprawa gyros. Piwko do tego, co więcej mi trzeba. Odpoczynek, może jakieś branie w końcu będzie. Jak nie, to trudno. Na pewno się dowiecie w dalszej części filmu. Tak, kiełbasy się już pieczą. Piwko do tego. Kiełbasa przyprawiono. Teraz ją jeszcze trzeba troszkę przyprawić piweczkiem do smaku, żeby był lepszy smak. Ostatnią wywózkę przed nocką. Jeden zestaw będzie na kuleczka czosnkowo. Drugi zestaw będę wywoził na kuleczka o smaku przypraw Robin Reda z różnymi przyprawami. No i będziemy czekać aż do rana. Zestawy będę zostawiał. O 8 rano je przewieza na inne smaki. Obejrzymy, czy się w ogóle coś skusi. Jakże wam wcześniej pokazywał ten podgrzewacz, to teraz już go wytestujemy, bo już jest na dworze ćma, zima, trzeba w namiocie rozpolić. Termometer mam elektryczny w taszy, potem zmierzymy jak się nagrzeje, jako temperatura będzie w środku namiotu, a jako będzie na zewnątrz, na dworze. Świeczki, podgrzewacze, zaraz je odpola i będziemy widzieć. Wlazło mi tu 5 świeczek.
by to jeszcze ta zapalniczka działała. Chyba ja tego tak nie odpola. Pokażę wam za chwilę, jak mi się to uda odpolić. Tak to wygląda, jak to jest odpolone. Teraz przykrywamy to okapnikiem z nierdzewki do sztućców. Fajnie nam to wlazło. Zobaczcie, jaki efekt. Tak to wygląda po cimoku. Powiem wam, chwila to jest odpolone, a na taką odległość już nie idzie dać ręki długo, bo już to tu jest wrzawę normalnie. Jeszcze dam temu chwila i zmierzymy temperaturę, jaka będzie w środku w namiocie. Podgrzewać już mam odpolone jakieś 15 minut. Zmierzymy teraz temperaturę, jaką mamy w środku w namiocie i jaką mamy na zewnątrz, poza namiotem, na dworze. Obejrzymy, o ile stopni się nagrzewa. Tak, zmierza teraz temperatura, jaka jest w namiocie. 15,5 stopnia. W drugim końcu namiotu 14,3 stopni Celsjusza. Teraz przy samemu podgrzewaczu 19,8, a nad samym podgrzewaczem 52,5 stopnia, 52,5 stopnia Celsjusza nad samym podgrzewaczem. Obok tu mamy 12. No a na wysokości siedzenia, czyli mojego łóżka, 14,6 stopnia i to po 15 minutach od załączenia tego podgrzewacza. Teraz idę na dwór, zmierzymy jakoś na dworze temperaturę. Na zewnątrz obok namiotu 5,6 stopnia. Jak widzieliście, ten podgrzewacz podgrzał temperaturę z różnicą o 10 stopni. Właśnie na takie zasiadki kwietniowe, początek kwietnia, koniec marca, taki podgrzewacz właśnie się przyda. Według mnie spokojnie w namiocie idzie wytrzymać. Także polecam i bardzo tanio u mnie wyszło, około koszt 24 zł razem ze świeczkami. Możecie se sami sprawdzić w sklepie. Jeżeli wam się ten patent podobał, dawajcie lajka. Tak, przez całą noc ani nie pipło. Myślę, że następnym razem jak się tu wybiera, to się uda coś złowić. Pomału się czapakować. Jak widzieliście, podgrzewacz podniósł temperaturę dość fajnie w tym namiocie. No i oczywiście dwierzę miał z namiotu uchylone do połowy, żeby był dopływ tlenu i fajnie się spało, nie było mi zima. Jeżeli wam się film podobał, zostawcie suba, łapka w górę, piszcie komentarze pozytywne, jak i te negatywne. No i do następnego razu.